Jestem w tej chwili na przedmieściach Kłodzka. Tutaj skrzyżowanie z drogą krajową numer 8. Ja przez Kłodzko będę chciał przejechać. Generalnie jadę z zamiarem jazdy do Międzylesia, a więc ideałem teraz byłoby skręcić w prawo i obwodnicą i pojechać obwodnicą. Natomiast no tutaj troszeczkę przestawiłem inaczej nawigację. Nie wiem, czy ona mnie poprowadzi przez miasto. Jeżeli by bardzo wyprowadzała do obwodnicy, no to może momentami trzeba ją będzie troszeczkę oszukać. W Kłodzku już byłem, ale myślę, że warto się znowu przez Kłodzko przejechać. Tym bardziej, że mamy normalny dzień roboczy. Warto zobaczyć, jak wygląda poruszanie się po tym mieście w taki zwykły dzień tygodnia, a nie w dzień świąteczny. Bo dotychczas tylko w takowe dni miałem okazję tutaj być. Nawigacja kazała mi jechać na rondzie pierwszym zjazdem. Tutaj pamiętam, jest centrum handlowe. Dostępna jest szybsza trasa, oszczędzisz 8 minut, poruszając się drogą droga krajowa 33. Kliknij, by zmienić trasę. Nie chcę zmieniać trasy. Na razie jadę tak, jak mi tutaj nawigacja podaje. Chyba mi każe jechać w prawo, czyli każe mi wracać na obwodnicę, więc będziemy ją troszkę tutaj oszukiwać. Skręcił. Ulica Korytowska. Za 600 metrów na rondzie pierwszy zjazd. Czyli radzi sobie nawigacja z tymi moimi oszustwami. Najważniejsze, że nie każe co chwilę zawracać. A ja sobie przy okazji troszkę znowu zwiedzę Kłodzko. Tutaj bardzo duży cmentarz. Widzę praktycznie cały ten odcinek drogi po prawej stronie. Mam cmentarz. Pierwszy zjazd, no to proszę bardzo, pojadę na pierwszy zjazd. Za 500 metrów na rondzie trzeci zjazd. Super. Można powiedzieć, że objechałem teraz cmentarz dookoła.
rondo Orląt Lwowskich. Ulica Letnia. W lewo gdzieś każe skręcać. Za 1,5 kilometra. Za 500 metrów na rondzie pierwszy zjazd. I znowu jadę do jakiegoś ronda. Drugim zjazdem bym pojechał. Co wy na to? Pojadę drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Zjechałem. Nie przemieliła, gdzie ja jestem. Skręć w lewo. Za 400 metrów skręć w prawo. Już sobie nawigacja poradziła z tym. W prawo gdzieś tam nie każe jechać. Skręć w prawo. Za 500 metrów skręć w prawo.
skręć w prawo. Ops. Za 300 metrów skręć w prawo. Wyłączona sygnalizacja świetlna. Czyli... Skręć w prawo. Następnie jedź dalej prosto. W kierunku Boboszowa. Jedź dalej prosto. Dobrze. Za 600 metrów skręć w lewo. Czy jestem koło dworca? Tutaj już miałem okazję być. Płocko miasto, dworzec kolejowy. No i będę jechał w lewo. Tutaj już się oddaję. Skręć w lewo. Nawigacji. Myślę, że taki prawie kwadransik po Płocku w zupełności wystarczy. Mam nadzieję, że to nie było moje ostatnie spotkanie z Płockiem. Tutaj znowu jadę terenami, których nie znam, nie miałem okazji tutaj być. Radar. Tutaj z górki pewnie kusi prędkość, więc podejrzewam, że wielu takich jest, którzy potrafią mocno przycisnąć pedał gazu. Będę miał rondo. Tak mi tutaj wygląda z tego, co widzę na podglądzie nawigacji. A nawet nie. Chyba z pierwszeństwem połku w prawo, czy też prosto. Za 300 metrów na rondzie pierwszy zjazd. A jednak będzie rondo. Czyli na drogę krajową numer 46. W kierunku Gudowe i Boboszowa. Zjedź z ronda.